Zależność pomiędzy dorosłymi a dziećmi jest wypracowywana chyba od momentu poczęcia, nie od momentu urodzenia. W drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdziale 20, wiersz 12, jest zanotowane przykazanie, które jest rozkazem. Inne przykazania nie są rozkazami, są zaleceniami. W tym sensie, że przykazanie, które mówi o rodzicach i dzieciach, brzmi: czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. W języku angielskim użyte jest troszkę inne słowo, które jest dość adekwatne do hebrajskiego słowa i brzmi: honor your father and mother. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć na język polski, dokładnie byłoby to jeszcze ciężej, bo to słowo pochodzi z hebrajskiego słowa kawod albo kawad, to jest źródło słów, i oznacza ciężki. W tym słowie jest zawarta cała ogromna odpowiedzialność dziecka względem rodziców i nie polega to tylko i wyłącznie na jakichś uczuciach, ale wprost zleca młodemu człowiekowi, żeby opiekował się swoimi rodzicami. Takie jest znaczenie tego przykazania i nie można go w żaden sposób podważyć. My często nie zwracamy uwagi na szczegóły, na drobnostki w naszym życiu i myślimy, że proces wychowywania młodzieży, proces wychowywania dzieci to jest taki samorodny talent, który nie wiadomo skąd przychodzi i nie wiadomo dlaczego jest w nas i że potrafimy wszystko zrobić tak jak najlepiej. To nie jest prawda. Chciałbym wam opowiedzieć najpierw historię, która przydarzyła się królowi angielskiemu Ryszardowi III, gdy rozpoczął bitwę z jednym ze swoich podwładnych, który nazywał się Henryk z Richmondu. I gdy Ryszard III obudził się wcześnie rano przed walką, poprosił swojego giermka: idź do kuźni i powiedz, żeby kowal podkuł mojego najlepszego, ulubionego konia. A gdy giermek przybył do kowala, wtedy kowal powiedział: no tak, ale ja mam mało żelaza, żeby wykuć podkowy. Zrób, co chcesz. I biedny kowal musiał zrobić, co chciał, ale 4 podkowy wykuł. A potem, gdy zaczął podkuwać konia, okazało się, że zabrakło mu jednego gwoździa do tylniej nogi końskiej, do tylniego kopyta. No nic, bez jednego gwoździa chyba można się obejść. Ruszył do walki, wyruszył na pole, bił się dzielnie i w pewnym momencie zobaczył jednego ze swoich żołnierzy, jak ucieka. Pogonił koniem za nim, aby go zawrócić i powiedzieć mu: wracaj i walcz. I w tym momencie jego koń potknął się, kopyto odleciało, koń się przewrócił, Ryszard III spadł na ziemię. I Shakespeare zanotował to w swoim poemacie takimi słowami: konia, konia, królestwo za konia. Ale było za późno. Stracił swoje królestwo. Powstała piosenka w Anglii: z braku gwoździa stracono podkowę. Z braku podkowy stracono konia. Z braku konia ustała walka. Z braku walki stracono królestwo, a wszystko z powodu braku jednego gwoździa. Tak jest też i w życiu. Gdy pominiemy niektóre fakty z naszego życia, takie jak wychowanie, to wtedy może się to bardzo ciężko odbić na życiu naszym albo życiu naszego dziecka. Upadek w jednej rzeczy pociąga ogromne konsekwencje i my musimy sobie z tego zdawać sprawę każdego dnia. Na przykład w 1999 roku Amerykanie wysłali na Marsa sondę. Inżynierowie, którzy usiedli do obliczania trajektorii tego
statku, którego koszt wynosił 125 milionów dolarów, popełnili pomyłkę w oznaczaniu trajektorii i użyli błędnego obliczenia. Zamiast Newtona siły użyli kilograma siły. Wydawało się, że to nic takiego, ale ten piękny statek, tak drogi, tak dobrze wyposażony, zbliżył się nadmiernie do powierzchni Marsa i spadł, roztrzaskawszy się o powierzchnię. Wydaje mi się, że czasem szczegóły pomijane, bo piąte przykazanie nie zawsze jest cytowane. My mówimy dużo o dniu sobotnim, my mówimy dużo o przestępstwach seksualnych, mówimy dużo o kradzieży, ale piąte przykazanie o czci dla rodziców jest jakoś tak cichutko wspomniane. No, jest takie przykazanie. A ono ma ogromny wpływ na stosunki wzajemne i relacje wzajemne pomiędzy pokoleniami. Dziadków, rodziców, dzieci. To, co Biblia zaleca w swojej wypowiedzi, jest czymś, co powinniśmy wynieść z tego wykładu i zapamiętać. Byłem obecny przy porodzie mojego syna. To był mój syn. Byłem dumny, że to jest syn. Każdy ojciec chce mieć syna najpierw. I cieszyłem się, że mam syna, wreszcie mam syna. A gdy urodzić się miała moja córka, nie wiedzieliśmy jeszcze, że to będzie córka. Wtedy nie było tych wszystkich rozmaitych gadżetów, żeby określić płeć dziecka. Robiliśmy z moim synem zakłady. Nie tylko on ze mną, ale jeszcze z innymi. I on postawił na to, że będzie dziewczynka. Ja powiedziałem, chyba będzie drugi syn. Tak wszystko wskazywało. Gdy poszliśmy do szpitala, aby dowiedzieć się, co się urodziło, mój syn wygrał 10 czekolad. Ja byłem przegrany. Ale możecie sobie wyobrazić mnie, idącego ze szpitala, ulicami Radomia, wieczorem. To było w piątek, moje dziecko jest sobotnie. Tak, Ewa jest sobotnia. I biegnącego ulicą do domu i podskakującego z radości. Tak ja autentycznie podskakiwałem z radości, biegnąc do domu, a mój syn ledwie nadążył za mną. To była ogromna radość. Mam córkę. Jednakże ani ja, ani moja żona nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, jak wychowywać dzieci. To jest podobne pytanie, jakie postawiła matka Samuela. Panie, powiedz nam, jak mamy wychowywać to dziecko? Nie było wtedy poradnictwa. Mieszkaliśmy w niewielkim mieście. Wiedzieliśmy tylko, że to ma przyjść. Jedynym poradnikiem była Biblia i może parę jakichś niewielkich broszurek. Ale co zrobić, gdy boli brzuszek? Co zrobić, gdy dziecko zrobi nie taką kubkę, jak trzeba? Co zrobić, gdy stawia pierwsze kroki? Jak go uczyć? Czarna magia. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Znaliśmy przykazanie o czci dla rodziców, ale te dzieci były za małe, żeby okazywać nam jakąkolwiek cześć. Przykazanie piąte jest zapisane w samym środku dekalogu. Jest po przykazaniach mówiących o Bogu i przed przykazaniami mówiącymi o naszym stosunku do ludzi. Jak postępować z dzieckiem? Jak wychowywać go? Wiecie, gdy ktoś chce być nauczycielem, to musi iść do szkoły, aby uczyć się na nauczyciela, a nawet skończyć, tak jak teraz to jest, uniwersytet, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, żeby nauczać. Ale słyszeliście kiedyś o uniwersytecie dla rodziców? Dzisiaj może w niektórych krajach, może i u was w Polsce również takie uniwersytety są. W moich czasach nie było.
myśmy po prostu nie wiedzieli. Dom jest szkołą życia i ta szkoła musiała nam wystarczyć całkowicie. Staraliśmy się wychowywać nasze dzieci w bogobojności, w nabożeństwie, w uczęszczaniu do kościoła, w posłuszeństwie we wszystkim. Bo dom jest miejscem, gdzie rozwijają się cechy charakteru, poczucie obowiązku, poczucie etyki i estetyki, nasz kodeks moralny, nasz kodeks społeczny i wiele, wiele innych rzeczy. Ale ja chcę odnieść się do przykazania Bożego. Jak uczcić ojca i matkę? Bo tak mówi Pismo Święte. I to nie jest prośba, to nie jest sugestia. Co więcej, to nie jest nakaz miłuj swoich rodziców, to jest wyraźny rozkaz. Czcij ojca twego i matkę twoją. Albo respektuj swojego ojca i swoją matkę. Gdy czytamy Ewangelię którąkolwiek o początkach życia Jezusa Chrystusa, dowiadujemy się, że On wychowywał się w swoim domu, u swoich rodziców. Nie znamy historii Józefa i nie wiemy, kiedy zmarł, ale wiemy, że Maria, matka Pana Jezusa, przeżyła go, gdy umierał na krzyżu. Jezus wypełniał obowiązek syna przez prawie 30 lat. Nie możemy określić dokładnie, czy to było 27, 30 czy więcej. Brał na siebie obowiązki utrzymania matki, aż podrośli jego młodsi bracia. A potem na krzyżu poprosił uczniów, szczególnie jednego, Jana, aby zaopiekowali się matką. Był troskliwym synem. Rozumiał znaczenie tego przykazania, które mówi czcij albo respektuj, albo opiekuj się swoją matką, gdy ojca już nie miał. Myślę, że Jezus miał w ogromnej czci swoich rodziców, bo sprawozdanie mówi, że gdy wrócił do Nazaretu ze świątyni, był im poddany we wszystkim. Jaki to piękny przykład dla naszej dzisiejszej młodzieży. Gdy rodzi się dziecko ludzkie, to wszyscy wiecie o tym, jest tak bezradne. Nie może zrobić ze sobą dosłownie nic. Niedawno w Sydney ktoś podrzucił dziecko zawinięte zaledwie w jakieś szmatki i włożone w plastikową torbę na schodach kościoła baptystów. Jakaś młoda matka zostawiła to dziecko. Byliśmy tym wszyscy przygnębieni. Prasa o tym pisała, w telewizji mówiono o tym. Jeszcze gorzej. Nikt nie mógł się zaopiekować tym dzieckiem i zaopiekował się nim pastor miejscowego zboru baptystycznego. Ale szybko dowiedział się, że nie może adoptować tego dziecka, bo tak mówią przepisy. Przepisy orzekają, że dziecko musi być oddane do tak zwanej foster family, zastępczej rodziny, gdzie nie ma żadnych dzieci, gdzie ci zastępcy muszą wypracować jakiś stosunek do tego dziecka. W całej Australii aż się zagotowało. Człowiek, który znalazł to dziecko, pastor kościoła, który ma troje innych dzieci, chciał się zaopiekować tą dziewczynką. Nie pozwolono mu. Jacyś obcy ludzie. Jak mogła matka coś podobnego zrobić? Dziecko nie ma w tym przypadku żadnego głosu, nie może wybrać, jest bezradne, musi być zaopatrzone, musi być nakarmione, pielęgnowane. I to zaopatrzenie, karmienie, pielęgnowanie często trwa aż do mniej więcej 18 roku życia, w niektórych krajach krócej. Inaczej jest u zwierząt. Zaraz po urodzeniu
te małe zwierzątka stają na nogi i potrafią uciekać, są karmione przez swoich rodziców, ale potrafią się poruszać i są o wiele bardziej sprawne fizycznie. Gdy mówię o wychowywaniu dzieci, to łączy się to nie tylko z wysiłkiem intelektualnym, ale również i finansowym. Obliczono, że w Australii na utrzymanie dziecka do 16 lat wydaje się około 205 tysięcy dolarów. To się wydaje, że niemożliwe, ale gdy się weźmie wszystkie koszta, włącznie z kosztami nauczania, bo nauka w niektórych szkołach jest płatna, osiąga to tak zawrotną kwotę, 205 tysięcy dolarów. Ubranie, wyżywienie, transport, edukacja. Pewien chłopiec powiedział swojemu koledze, wiesz, bardzo martwię się. O czym ty się tak martwisz? Przecież masz wszystko. W tym jest cały problem. Mój ojciec ciężko pracuje, moja mama dorabia jak tylko może i gdzie może. I ja boję się, że któregoś dnia uciekną z domu. Tak, to jest obowiązek, który nieraz by się chciało uciec z domu, gdy nie możemy temu podołać. John Maxwell, który jest ekspertem od wychowania, powiedział, że skrócono czas pracy o 1/3. Wydatki podwojono tylko o 1/2, przedłużono życie o 50%, mamy dzisiaj pożywienie, ubranie, domy, samochody, sukcesy. Nasi rodzice, mówię teraz do młodzieży, nasi rodzice zapewnili nam względny dobrobyt, jesteśmy wyżsi niż kiedykolwiek, zdrowsi, piękniejsi, prawdopodobnie jest to najpiękniejsza generacja w historii Ziemi. Piękne zdanie, piękne opracowanie. Muszę powiedzieć, że pokolenie, do którego ja należę, miało inne warunki. Słuchajcie uważnie. Myśmy przeszli wojnę, okupację, wyzwolenie, komunistyczną tyranię. Nasi rodzice popełniali błędy, ale dokonywali postępu. Dlatego jesteśmy im dłużni dzisiaj. Ja jestem dłużny swoim rodzicom, ale pytam się młodych ludzi, czy wy jesteście zobowiązani i dłużni wobec swoich rodziców? My powinniśmy respektować i czcić rodziców z powodu ich błędów. Dlatego, że mamy podstawy, aby uczyć się na ich błędach. Słyszałem wiele razy, jak młodzi ludzie mówią, ja tak jak moi rodzice nie będę żył. Ja będę prowadził dom w zupełnie inny sposób. Ja osobiście byłem bardzo żywym dzieckiem i któregoś dnia ojciec ukarał mnie, bo uciekłem do kolegi. Nie było mnie długo, szukali mnie, a gdy znaleźli, przyprowadził mnie do domu, nasypał grochu na ziemię, na podłogę i kazał mi uklęknąć na tym grochu. Klęczeliście kiedyś na grochu? Jeżeli nie, to spróbujcie. Na zapałkach. Czasem kazano dzieciom wziąć miotłę i trzymać tak przez pół godziny. Bo takie kary były kiedyś. I gdy tak klęczałem i płakałem, bo mi było źle, ojciec sprawił mi kazanie wtedy. I muszę wam powiedzieć, że to kazanie było gorsze niż to klęczenie na tym grochu. Tak myślałem sobie, żeby już skończył mówić, bo on mówił prawdę. Żeby już przestał. Chciałem, żeby przestał. I mówię do ojca, tato, ja koniecznie muszę iść do ustępu. Tak się to wtedy nazywało. Dzisiaj to jest WC, ubikacja i tak dalej. To było na podwórku daleko, jakieś 50 metrów od domu, więc miałem chwilę odpoczynku od tego przeklętego grochu. Ale trzeba było wrócić. I gdy przyszedłem, pytam się, tato, mam znowu uklęknąć? A ojciec popatrzył na mnie i wtedy zobaczyłem w jego oczach łzy.
a to było jeszcze gorsze od grochu i od kazania. Mój ojciec płakał. A wtedy rzuciłem mu się na szyję i powiedział: nie, nie musisz. Była to potężna lekcja. Lekcja, która pokazała mi, że moje zachowanie było niewłaściwe, że jego troska była ogromna i właściwa, że zostałem ukarany prawidłowo, że nie powinienem tego więcej robić. Tak też myślałem, że nie będę robił, ale natura jest inna. Jak utrzymać chłopaka, który rwie się do kolegów, żeby kręcić wiewaczką? Wiecie, co to jest wiewaczka? Nie wiecie. To było pudełko z blachy, gwoździami poprzebijane dookoła. Sypało się w to rozżarzony węgiel. Wiązało się to na takim mniej więcej długości, może takim drut, to z haczykami takimi. I gdy się zaczęło kręcić, to puszczało iskry, dym i to była dopiero radość wieczorem, gdyśmy mogli się taką wiewaczką bawić. Coś wspaniałego. Jak nie wierzycie, to sobie to zróbcie. Jak nie było pilnować takiego żywego chłopaka? Gdy widział ludzi, że kręcą się z papierosami, no więc na papierosy nie miałem oczywiście, ale na liście z kasztana miałem. I gdy sobie ukręciłem taką rurę, w której naładowałem liści z kasztana i podpaliłem to i pociągnąłem, to mi się odechciało palić na całe życie. Kochani moi, to są doświadczenia dzieci. To są doświadczenia, które wasze dzieci przechodzą, bo one też są ciekawe świata, one też chcą oglądać, one też chcą poznać, też chcą widzieć i jeżeli nie będziecie przy nich, to będą to robić. Włosy się jeżą, co nasze dzieci potrafią zrobić. Gdy mieszkaliśmy na Foksalu, nasze małe dzieci bardzo porządnych domów kaznodziejskich wrzucały płonące papiery do piwnicy, żeby wywołać alarm. Tam takie okna są okrągłe przed budynkiem kościelnym. Albo szły na Foksal i w barze, którym serwowano posiłki, tam była sól. Więc odkręcały pokrywkę soli tak, żeby była ledwie, ledwie. Jaki był tego skutek, możecie sobie wyobrazić, gdy ktoś sobie przesolił. Takie są nasze dzieci. Gdyby inaczej było, to przypominałoby to historię ojca, gdy przyszedł do niego sąsiad i powiedział: słuchaj, twój syn wybił mi szyby w oknach piłką. A on popatrzył na drugiego syna, mówi: żeby ten drugi też chciał to zrobić, bo ten drugi w ogóle nie miał prawie chęci do życia. Żeby ten drugi też chciał zrobić. To jest prawo dzieci. Gdy szukają, gdy dotykają, gdy chcą widzieć, gdy chcą zbadać, gdy zadają nam niekończące się pytania, dlaczego, 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 od rana do wieczora. I na te pytania trzeba odpowiadać. Te pytania trzeba zaspokoić. Tą naturalną ludzką sposobność uczenia się i dowiadywania się trzeba czymś wypełnić. Błogosławione są domy, gdzie ojcowie mają wystarczającą ilość czasu, aby zająć się swoimi dziećmi, aby czytać im książki, aby odpowiadać im na pytania, aby uczyć ich, uczyć i pokazywać im świat takim, jakim on jest. Przestrzegać, kierować, mało tego, zabraniać. Ktoś mi powiedział taką ciekawą uwagę. Jeżeli my nie mówimy naszym dzieciom, że im czegoś nie wolno, że nie powinny iść w jakieś miejsce, że nie powinny czegoś czytać, nie powinny czegoś oglądać,
To jest tak, jakbyśmy porzucili je, zostawili na pastwę losu i nie troszczyli się o nie i nie kochali ich. To jest dosłownie to samo. Niektórzy rodzice mówią, daj mi spokój, idź oglądaj sobie telewizję albo włącz sobie gry. Niektórzy rodzice mówią, wyciągając portmonetkę, mówią, masz tutaj parę złotych, idź sobie kup coś i daj mi święty spokój. I to nie jest wychowanie. To jest odsunięcie od siebie odpowiedzialności za wychowanie młodego dziecka, człowieka, czy już prawie dorosłego, który domaga się jakiejś relacji między rodzicami a dziećmi. Ja jestem wdzięczny mojemu ojcu za karanie. Poważnie wam mówię. Jeżeli mnie stłukł, to dobrze. Ja dzisiaj mogę mu powiedzieć, tato, dziękuję ci za to. Ale mój ojciec uczył mnie respektu, respektu do siebie. W moim domu nigdy nie powiedziało się ojcu na ty albo mamie. W moim domu zawsze mówiło się mamusiu, tatusiu. Dzisiaj młodzież ma trochę inne podejście i żąda partnerstwa, ale ja wam powiem, to partnerstwo nie wychodzi na dobre. Wy jako młodzi ludzie powinniście pamiętać, że do rodziców trzeba zwracać się z szacunkiem i respektem. Gdy czytamy Księgę Przypowieści, rozdział 1 i tam od wiersza 8, jeżeli macie Biblię, to otwórzcie, jeżeli możecie czytać, to patrzcie. Pierwsze 7 wierszy jest wstępem do księgi, ale od wiersza 8 jest powiedziane tak. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Jakie to piękne słowa. To jest wytworzenie więzi pomiędzy ojcem, matką i dzieckiem. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca. Ale gdy mówię o tym przykazaniu, to muszę też i wspomnieć i powinniście to zapamiętać, że rodzice muszą być warci respektu od dzieci. Zrozumieliście, co powiedziałem? Rodzice muszą być warci respektu od swoich dzieci. Muszą stawiać rozsądne żądania i rozsądne warunki. Muszą rozumieć potrzeby dziecka. Muszą być mądrze stanowczy. Moje dzieci wiedziały zawsze, że o godzinie 10 wieczorem, gdziekolwiek były, musiały wrócić do domu. Córka trochę się na to buntowała. Tak, ja nie mogę być, koledzy zostają, koleżanki, ale któregoś wieczoru, gdy była na takim spotkaniu, kolega mówi, popatrzcie na zegarek, o ja już muszę iść do domu. A dlaczego? Bo moi rodzice chcą, żebym ja był w domu o 10. A, to nie tylko ja jestem, to inni rodzice też mają takie wymagania. Bardzo ją to pocieszyło i potem nigdy więcej nie mieliśmy problemu. Zawsze. Zawsze Ewa dzwoniła, mówi, tato, no są takie warunki, spóźnię się 10 minut. I myśmy byli spokojni. Ona wiedziała, że my na nią czekamy. Tak powinno być w normalnych chrześcijańskich adwentowych domach. My powinniśmy wiedzieć, co robią nasze dzieci, wiedzieć, gdzie przebywają, wiedzieć, z kim się kolegują, wiedzieć, o której godzinie poszły, o której godzinie przyjdą. Nie po to, żeby roztaczać niemądrą kontrolę, ale po to, żeby mieć spokój, wewnętrzny spokój. I żeby to dziecko wiedziało, że rodzice troszczą się o nie. Kiedyś, gdy rozmawiałem z młodymi ludźmi, powiedzieli mi tak. My bardzo nie lubimy, gdy jest nieporządek. Ci, którzy bywali na obozach ze mną, dobrze wiedzą, że przestrzegaliśmy rygoru wtedy, prawda? Że chcieliśmy, żeby był porządek, żeby były określone godziny. Co by to było, gdyby nie było porządku, gdyby nie było jakichś praw, jakichś prawideł? Dzieci od samego początku muszą być nauczone porządku, który istnieje i w domu, i poza domem.
Muszą być wprzągnięte w ten system, w którym my istniejemy i dzięki któremu czujemy się bezpieczni, dzięki któremu możemy spokojnie wykonywać nasze obowiązki, dzięki któremu możemy zapewnić bezpieczeństwo innym ludziom. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby panował chaos na przykład na jezdniach, gdyby każdy jeździł tak, jak mu się podoba, w tą stronę, w którą chce, jeden tak, drugi tak, albo w poprzek? Nieuniknione wypadki. W Tajlandii widziałem ruch, jakiego w życiu jeszcze nie widziałem. Ruch w Sydney to jest pestka w porównaniu z tym, co jest na ulicach Bangkoku. Ale widziałem przepiękny porządek. Gdy ktoś pokazał, że potrzebuje skręcić na lewą linię albo na prawą linię, nie było takich kierowców, którzy by nie wpuścili tego samochodu, który potrzebował skręcić. To było coś pięknego. Nieraz robiło się to w ten sposób. Jeden przez drugiego skręcały na linię. Absolutny porządek. Rodzice muszą być umiarkowani w karaniu. Dzisiejsza metoda nie zezwala na to. W Australii wprowadzono w tym roku zakaz, jak to nazwać? Klapnięcia dziecka w pupę. Mówi się tak. Kary cielesne nie wychowują. Jest to stanowisko sprzeczne z poglądem biblijnym. Nie wolno dziecka dotknąć w żaden sposób, jeżeli to ma charakter karania. Powprowadzano rzeczy, które nie mają najmniejszego poparcia biblijnego, tylko pseudopsychologów, którzy wymyślają rozmaite rzeczy po to, żeby żyć z tego, co wymyślają. Ale to nie ma żadnego skutecznego jakiegoś wymiaru społecznego. Pewien ojciec, którego syna przyłapano na jakichś złych uczynkach, został zaskoczony przez policję, gdy otworzył drzwi, zobaczył policjantów i syna. I syn się skarżył na ojca, że ma złe warunki w domu i tak dalej. I ojciec mu nie pozwala i dlatego włóczy się po ulicach i dlatego musi kraść. A ojciec wtedy przytomnie odpowiedział: panowie policjanci, możecie go sobie wziąć na wychowanie. Zobaczycie, jak to jest. Dzisiejsza młodzież buntuje się. Dzisiejsza młodzież nie chce, żeby wprowadzać im jakiekolwiek ograniczenia czy obostrzenia. Dalej. Rodzice muszą świecić przykładem, a to jest najtrudniejsza z rzeczy. Rodzice muszą też dostrzegać nie tylko złe rzeczy w dzieciach, ale również dobre. A to jest sztuka. Bo widzieć złe rzeczy to nie jest żadna sztuka, ale dostrzec intencje dobre, nawet jeżeli dziecko coś rozsypie, coś rozleje, coś połamie, musimy dostrzec, że to dziecko miało dobre intencje, tylko mu nie wyszło. Pocieszyć go, bo ono jest zmartwione, że mu się nie udało. Rzadko kto to potrafi, a to jest sztuka. Ktoś zrobił listę, w jaki sposób zrobić z dziecka przestępcę. I dał, ja tu mam zapisane 14 takich punktów. Począwszy od niemowlęctwa, spełniaj wszystkie jego zachcianki, a wtedy uwierzą te dzieci, że wszystko im się należy. Jak powie brzydkie słowo, to śmiej się razem z nim. Nigdy nie udzielaj mu duchowych pouczeń, tak żeby nie miało żadnych hamulców. Czekaj, aż osiągnie 18 lat, aby mogło podejmować samodzielne decyzje. Czyli podejmuj decyzję za niego. Unikaj słowa zrobiłeś źle, bo wywoła to kompleksy, winę i przekona, że gdy ukradnie samochód i zostanie aresztowany, to społeczeństwo jest winne i jest przeciwko niemu. Podnoś za niego rozrzucone książki, zabawki, ubrania. Rób za niego wszystkie rzeczy, to znaczy przerzuć odpowiedzialność na innych. Pozwalaj mu czytać wszystko, co wpadnie w rękę. Oglądać wszystko, co jest w telewizji.
Miej sprzęty domowe wysterylizowane, przepięknie posprzątany dom, ale pozwól dziecku, żeby żywiło swój umysł odpadkami. Kłóć się w obecności dzieci razem z żoną i mężem. Daj dziecku pieniądze na wszystko. Nie pozwól mu poznać smaku pracy i zarobku. Zaspokajaj każde jego pragnienie. Pożywienie, napój, komfort. Bierz jego stronę przeciwko sąsiadom, nauczycielom i policji. A wtedy wychowasz sobie przestępcę. Ciekawie to powiedziane. Ale dyscyplina ma drugą stronę. List do Kolosan, rozdział 3. I tam wiersz 20 i 21. Kolosan 3, 20-21. Tu jest mowa o chrześcijańskim życiu rodzinnym. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. To jest nakaz. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. I te słowa dedykuję wszystkim młodym ludziom, którzy się tu znajdują. Dalej, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Teraz pytam rodziców, czy wy rozumiecie, co tu jest powiedziane? Ojcowie, matki, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Jak to należy rozumieć? Marcin Luther, przywódca reformacji, wahał się nazywać Boga ojcem. A czy wiecie dlaczego? Dlatego, że miał ojca, który znęcał się nad nim fizycznie. Znęcał się nad nim w słowach. Wyzywał go, lżył go. I on powiedział, jeżeli ten niebieski Bóg ma być moim ojcem, to ja nie chcę znać takiego ojca. Starajcie się usilnie, aby tak jak Luter powiedział, oprócz rózgi miej też i jabłko w nagrodę. Wtedy nie było czekolad, słodyczy, zabawek. Oprócz rózgi miej też i jabłko w nagrodę. Rodzice, starajcie się usilnie, aby dzieci wasze respektowały was. Wiele dróg jest, aby czcić swoich rodziców. Myślę, że najlepszym sposobem jest kochać ich, po prostu kochać ich. To małe, niewyszukane wyrażenie, mamusiu, kocham cię, tatusiu, kocham cię, to przyjście i objęcie swojego ojca i swojej matki ramieniem jest cudownym lekarstwem na zagojenie wszelkich ran. Witać ojca, który wraca z pracy do domu. Napisać SMS tu z obozu. Mamusiu, kocham cię. Zobaczycie, jakie to zrobi wrażenie. Nie ma doskonałych rodziców. Nie zapewniam o tym. Więc przebaczajcie im, gdy rodzice popełnią pomyłki. Nie trzymajcie latami urazy w waszych sercach. Znam przypadek, gdy młoda kobieta przyszła do swojego ojca po 25 latach nieodzywania się do ojca, wtedy, gdy był prawie umierający. Czy ktoś z chrześcijan musi czekać tak długo, aby pogodzić się ze swoim ojcem, nawet niedobrym, nawet jeżeli czynił krzywdę matce? Czy tak musi być w domu chrześcijańskim? Jeżeli Pan Bóg przebaczył mi moje grzechy, to czy ja nie miałbym przebaczyć moim rodzicom? My, którzy mamy siłę, bo mamy siłę fizyczną, mamy siłę perswazji, mamy siłę finansów, mamy siłę wykonywania poleceń, to znaczy rozkazywania, czy nie powinniśmy naszym dzieciom dać najlepszego przykładu zastosowania tej siły? A dzieci,
jeżeli nawet coś się wam nie podoba w domu? Czy nie powinniście dążyć do wypełnienia tego Bożego przykazania we właściwy sposób? To jest recepta na XXI wiek, na szczęście w domu. Bóg czeka na wypełnienie mesjanistycznej zapowiedzi, która jest w Księdze Malachiasza, a mówi o misji Jezusa Chrystusa, a wykonał ją też Jan Chrzciciel, aby obrócić serca dzieci ku ojcom ich i serca ojców ku dzieciom. To jest obraz harmonii. To jest obraz tego, czego spodziewa się od nas Bóg. I dlatego ja mam teraz taką szczególną prośbę. Ja wiem, że w niektórych waszych domach nie jest tak, jak trzeba. Wiem, że żywicie może jakieś uczucia niechęci względem rodziców. Może skrzywdzili was. Może powiedzieli jakieś niewątpliwie złe słowa przeciwko wam. Może zrobili coś takiego, co nie powinni zrobić. Czy nie powinniśmy się modlić teraz o rodziców, po to, aby wypełnić to przykazanie? I ja bym chciał poprosić niektórych młodych ludzi, którzy mają takie pragnienie, aby modlić się za swoich rodziców, aby przyszli tutaj do mnie. Jedna, dwie, może trzy, może cztery osoby najwyżej. Jeżeli ktoś z was chciałby mieć w sercu to pojednanie ze swoimi rodzicami, przyjdźcie tutaj. Ja myślę, że niektórzy z was mogą to zrobić. Nawet jeżeli pozostawiliście rodziców w domach, być może są chorzy. Może potrzebują waszej opieki, a wy jesteście tutaj i jest wam dobrze. Przyjdźcie tutaj. I proszę was, weźcie w rękę mikrofon i módlcie się za swoich rodziców. Powiedzcie Panu Bogu, co wiąże was z Nim, z nimi. I módlcie się, aby mogli z wami być aż do końca i pomóc wam w waszej wędrówce do Królestwa Niebieskiego.